Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wybiła godzina 19, więc rozpoczynamy nasz kolejny webinar. Poproszę tylko o informację, czy Państwo nas widzicie i słyszycie. Widać i słychać. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu bezpłatnych webinarów dla nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą edukacją. Witam Państwa Księgarnia Tuliszków w osobie Kamili Florek. Bardzo mi miło, że Państwo po raz kolejny zechcieliście spędzić z nami wieczór. Widzimy na czacie, że komunikujecie Państwo jakieś problemy z dźwiękiem. Zaraz powolutku postaram się Państwu pomóc w wiadomościach. Tymczasem przedstawię Państwu naszych dzisiejszych gości i temat naszego dzisiejszego spotkania, a będziemy dzisiaj rozmawiać o odwadze i empatii, o dwóch wartościach, które obecne są w naszym życiu, a dzięki naszej bohaterce dzisiejszego spotkania mogą być również obecne w przestrzeni edukacji. A bohaterką naszego spotkania jest niezwykła książka, niezwykłego autora, opowieści o tym, co w życiu ważne. 19 opowiadań, rzekłabym, inspirowanych życiem i odpowiadających na potrzeby małych i nieco większych czytelników. Książka odpowiada na potrzeby dorosłych i dzieci, nauczycieli, rodziców, uczniów, bibliotekarzy, ale myślę też, że powstała z potrzeby serca, z potrzeby jej autora, a jest nim pan Marek Michalak, wieloletni rzecznik praw dziecka, który zgodził się zrobić Państwu wyjątkową niespodziankę i zgodził się na kwadrans akademicki naszego dzisiejszego spotkania. Pięknie dziękuję, panie Marku, za witam serdecznie. Sympatyczną niespodziankę. Witamy pana bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy, że po raz kolejny zechciał się pan z nami chociaż na moment, chociaż na chwilę spotkać. A jest o czym rozmawiać, jest pretekst do krótkiej rozmowy na temat wartości, na temat naszej dzisiejszej bohaterki. Cóż, prywatnie jest pan tatą Julii i Miłosza i o tej potrzebie serca dzisiaj będziemy chwilkę rozmawiać, ponieważ myślę, że ta sfera prywatna, że Julka, Miłosz, nasi bohaterowie tej książeczki są całym sercem tej książki. 19 opowiadań o wartościach, takich jak empatia, miłość, przyjaźń, odwaga, patriotyzm, pojęć bardzo trudnych, zarówno dla małych czytelników, jak i myślę, że dla nas, rodziców, nauczycieli i pedagogów, którzy te wartości realizują w przestrzeni edukacji, na spotkaniach wychowawczych. I w tej podróży po tych wartościach prowadzą ich Julka i Miłosz właśnie. Celowo powiedziałam, że książka jest nieco inspirowana życiem, ponieważ dla tych z Państwa, którzy są dzisiaj z nami po raz pierwszy i może jeszcze nie znają tej książeczki, warto jest podkreślić, że część historii zawartych w tej książce była inspirowana przygodami Julki i Miłosza, była też inspirowana pana refleksjami, pana doświadczeniami, ale proszę nam powiedzieć, skąd, albo inaczej, co skłoniło pana do napisania tej książki? Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, w ogóle dziękuję za podejmowanie tego tematu i szerzenie tej idei, bo wartości, one nam towarzyszą codziennie i też mamy świadomość, że
nie tylko o nich rozmawiamy, nieraz ciężko jest nam rozmawiać, bo to są trudne słowa. Tak naprawdę dla nas dorosłych często sami nie potrafimy zdefiniować pewnych rzeczy, a jeszcze do nich nawiązać, więc to wymaga też głębokiej refleksji i zastanowienia. To żadne z tych opowiadań to nie powstawało tak od ręki, tylko one też wymagały namysłu, dojrzenia do pewnej definicji. Ale na pewno w naszej rzeczywistości była potrzeba, żeby się pochylić i pochylić razem z dziećmi, a nie tylko nad dziećmi, bo taka też jest idea tego przedsięwzięcia, żeby mimo wszystko w ten świat wartości wejść razem, a nie tylko nauczać o nim z pozycji tak zwanego dorosłego, bo wcale nie jest tak i to każdy, kto studiował cokolwiek Korczakowskiego, to wie, że to wcale nie jest tak, że dorosły zawsze wie lepiej. Lepiej wie ten, kto wie lepiej. I często zastanawiamy się, co dziecku potrzeba, albo jak mu coś przekazać, nie pytając go o to, ono by nam wiele powiedziało, wiele podpowiedziało. W tej książce jest dużo dziecka, dlatego myślę, że ona tak trafia do czytelnika i młodego, i starszego, bo tam są autentyczne dialogi. To nie jest książka typowo science fiction, tylko to się mogło przytrafić mojemu, twojemu dziecku, wnukowi, nauczycielowi, nauczycielce, tak naprawdę każdemu gdzieś, bo to jest nasza rzeczywistość, ona nas otacza, a chcielibyśmy, żeby ona była zbudowana na fundamencie. I niewątpliwie tym fundamentem jest cały system wartości. Najważne jest, żebyśmy nauczyli się je przekazywać wzajemnie, uczyć od siebie wzajemnie, nie zawsze młodszy od starszego, często starszy od młodszego. No i mam nadzieję, że ta inspiracja, ten kierunek, że to w jakiś sposób zostało osiągnięte, no i będzie służyć dalej. Zresztą zarówno książka, jak i reperkusje po niej, ale myślę, że też nasze prywatne doświadczenia, nas, osób dorosłych, udowadniają, że często dzieci wiedzą lepiej. Ale często wiedzą lepiej, tak? To jest to, co ja powtarzam tak trochę z uporem. Polskie powiedzenie, które mówi, że człowiek uczy się przez całe życie, a ja ciągle dodaję, że nie zawsze od starszych, a od mądrzejszych, bo są sytuacje, w których naprawdę nie wiemy lepiej, tak? I dobrze jest z pokorą spojrzeć na swojego rozmówcę, nie tylko tego starszego, ale także tego młodszego, bo on wie, wiele może przekazać. Naprawdę wychowawca, nauczyciel, nauczycielka, którzy potrafią uczyć się od dziecka, są dużo wspanialsi w tej relacji, w budowaniu przyjaznego klimatu, przyjaznej placówki, przyjaznych relacji. Mało tego, myślę, że są też efektywniejsi w tym działaniu, bo młody człowiek, kiedy ma poczucie, że jest współtwórcą tej rzeczywistości, to on też chłonie więcej, to on też więcej z siebie daje i więcej także przyjmuje. Dzisiaj razem z prowadzącymi webinar postaramy się udowodnić Pana tezę. Tymczasem zapytam Pana jeszcze, z ciekawości, ale myślę, że większość naszych słuchaczy i oglądaczy jest tego ciekawa. Co Pana najbardziej zaskoczyło po premierze tej książeczki? No ja muszę powiedzieć, kiedy wczoraj dostałem informację, że pierwszy nakład już się wyczerpał i że ma ona takie wzięcie. Ja nie jestem znany z tego, że piszę książki. I nie, to jest dla dzieci to jest pierwsza pozycja i z dużą nieśmiałością muszę powiedzieć, czekałem na jej premierę i do końca nie mając w niczym pewności,
pewności tak naprawdę. Wiedziałem, że podoba się ona Julce i Miłoszowi. Wiedziałem, że tu była dobra recenzja, ale ona nie musiała być wcale bardzo obiektywna, ponieważ oni tam są, tak? Więc też mogli troszeczkę z takim spojrzeniem subiektywnym na to wejrzeć. A teraz okazało się, że ona gdzieś poszła w świat i że ludzie ją czytają i że wracają naprawdę dobre informacje, że jest potrzebna. Muszę powiedzieć, różne wielkie słowa nawet są. Ja staram się mimo wszystko też zachować tę pokorę i ten dystans, bo nie, jakby jestem realistą, ale cieszę się, że ona służy, że spodobała się dzieciom, bo dla nich jest stworzona, ale że chętnie sięgają do niej rodzice i że chętnie korzystają z niej nauczyciele, nauczycielki, bo to jest bardzo ważne, żeby ona w tej przestrzeni mogła cokolwiek zdziałać, ale niewątpliwie analiza wartości i ich przyjmowanie do naszej codzienności, do naszej rzeczywistości, to jest ten kierunek, w którym możemy chociaż troszeczkę ten świat uszlachetnić. Książka jest napisana o dzieciach, z myślą o dzieciach. Jej bohaterami są dzieci, ale czy spodziewał się Pan, że tak wiele osób dorosłych odnajdzie w niej tak wiele wartości? No nie, no, to znaczy ja muszę powiedzieć, ja w ogóle pamiętam kiedyś takie spotkanie z księdzem Twardowskim, który wiadomo, wielka literacka postać, tak, znaczy w ogóle postać, osobowość, i on na tym spotkaniu złapał mnie za rękę i mówi, ale powiedz, ktoś tam w tej dalekiej Świdnicy, skąd przyjechałeś, to w ogóle zna moje wiersze? I tak za każdym razem był zaskoczony tym takim pozytywnym wydźwiękiem. Ja myślę, że to takie zaskoczenie też na każdym kroku mnie spotyka, bo ja dostaję mnóstwo informacji zwrotnych. No dzisiaj jest społeczność, jest Facebook, jest Instagram, więc co jakiś czas ktoś gdzieś tam oznacza, że te swoje refleksje przekazuje, ale dzisiaj byłem w mojej uczelni, w Akademii Pedagogiki Specjalnej, też przyszła pani z kilkoma książkami z zaznaczonym to dla Kubusia, to dla Madzi, a to dla kogoś, bo stwierdziła, że to jest właśnie to, co jest fajnym prezentem, bo nie tylko daje tę wartość materialną, ale także większą jest pamiątką. No, nie ukrywam, to jest miłe. Panie Marku, jest Pan wieloletnim rzecznikiem praw dziecka. Jest Pan naukowcem, jest Pan doktorem nauk społecznych, jest Pan wykładowcą akademickim. I myślę, że to wieloletnie rzecznikowanie, tak to ujmę kolokwialnie, też jest obecny w tej książce, ponieważ wielokrotnie podkreśla Pan, zarówno podczas spotkań autorskich, jak i podczas webinarów organizowanych przez nas, istotę i wagę praw dziecka jako de facto praw człowieka. W tej książeczce te prawa dziecka również są obecne. No nie mogą nie być nieobecne, bo rzeczywistość dzieci to są ich prawa. One są ludźmi. My jakby szczególnie zwracając uwagę na prawa dziecka, dlaczego to robimy? Bo one jeszcze nie dla wszystkich są takie oczywiste. Dlatego trzeba ich się cały czas uczyć. I to muszą ich się uczyć młodzi ludzie, ale musimy też my, dorośli, przypominać sobie, analizować je, jakby mieć świadomość, że prawa to nie przywileje. Na nie nie trzeba zasłużyć. One po prostu są dlatego, że jesteśmy ludźmi i one nam z tego względu przysługują. Ich nie
można warunkować wypełnianiem obowiązków, jakichś innych rzeczy, które są także ważne. Ja ich nie pomijam, zresztą w książce też o nich mówię. Tak? Dzieci, które tam występują, one w tym swoim świecie wypełniają pewne obowiązki, korzystają ze swoich praw, edukują resztę świata w tym także zakresie. Tam są też pokazane relacje, tak? Jak ważne są relacje międzyludzkie, jak ważny jest dialog między ludźmi i to między dziećmi, dzieci między sobą, ale także dzieci ze swoimi dorosłymi. Jak on później procentuje tym wzajemnym szacunkiem, zrozumieniem, zaufaniem i wzmacnia te wszelkie wartości, które przecież wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby nasze dzieci posiadały, rozumiały, eksponowały, żeby świat je widział przez ten pryzmat, ale nic się nie dzieje samo. Tak? Znaczy musimy mieć świadomość tego, że wychowanie to jest proces od samego początku, a tak naprawdę psychologowie mówią, że na 20 lat przed przyjściem człowieka na świat. Więc ważne jest, żebyśmy mając tego świadomość, nie zaprzepaścili tej wielkiej szansy stworzenia czegoś, co jest naprawdę bezcenne, wspaniałe. Poznańskie Łejery, taki znany zespół, śpiewa piosenkę pod tytułem Dziećmi jesteśmy tylko raz. Wspaniała piosenka z pięknym przekazem, w pierwszej zwrotce pokazującym, kiedy nie mamy tego czasu właściwie dla dzieci, a w drugiej, kiedy go odzyskujemy i jakie są tego efekty. Ja też uczulam, że nawet nie długość tego czasu wspólnie spędzonego jest tak ważna, jak jakość tego czasu. Czesi mówią to sene vrati i warto pamiętać o tym, że jak dzisiaj coś przegapimy, jutro już możemy tego nie móc w jakikolwiek sposób odzyskać, zrekompensować, a nie ma nic piękniejszego jak właściwe relacje międzyludzkie i dla żadnego rodzica nie ma piękniejszej sprawy jak móc powiedzieć, że moje dziecko mi ufa, że moje dziecko we mnie widzi swojego największego przyjaciela i że ja nie muszę tego w jakikolwiek sposób wymuszać, że to jest naturalne, wypracowałem to. Myślę, że tak samo wychowawca, nauczyciel ma tę samą satysfakcję, wielką satysfakcję, kiedy z jednej strony uda mu się przekazać tę wiedzę, którą chce, ale jeszcze ważniejsze, zbudować właściwą relację i to tę relację, która nie jest tylko na chwilę, tylko to jest ta relacja, która jest bardzo często też na całe życie. Bardzo, bardzo dziękuję za bardzo wartościowy kwadrans akademicki. Bardzo dziękuję za ten niezwykły wstęp do naszego dzisiejszego spotkania, za przepiękną niespodziankę, myślę, że dla samych prowadzących. Książka opowiada o wartościach. Wartości są obecne w przestrzeni edukacji w przeróżnej formule tak naprawdę. I o tych wartościach, i o edukacji, i o książce, która trafiła do szkół, opowiedzą dzisiaj Państwu dwie wyjątkowe nauczycielki. Oj, wyjątkowe. Dziękujemy. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Ja niestety muszę się urwać do innych obowiązków. Przepraszam za kolokwializm, choć z przyjemnością bym Was wysłuchał, ale ja wiem, że to później będzie do odsłuchania, będzie. Prawda? Tak. Będzie na pewno. Bardzo serdecznie pozdrawiam Ibisa i Edu dzielnie i bardzo dziękuję, że brniecie z tym tematem do przodu, bo myślę, że to ma wielki sens. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. Wszyscy my dziękujemy tutaj obecni. Tu widzę, że ponad 300 osób się zgromadziło, więc... My dziękujemy za niespodziankę, ale też nie mówiłyśmy tego Kamili, my chyba nie skończymy na tych dwóch webinarach i na tych czterech scenariuszach. Mam nadzieję. I trzymamy za to kciuki bardzo, bardzo mocno. Będzie dalej. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, dziękuję. Na następne relacje i na następne pomysły, także spokojnie. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A o wartościach, o odwadze, o empatii opowiedzą Państwu dwie wyjątkowe nauczycielki, Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka i Beata Kupsik. Nauczycielki realizujące tą niezwykłą książeczkę, opowieści o tym, co w życiu ważne,
swojej przestrzeni zawodowej w Szkole Podstawowej nr 15, prowadzące i autorki grupy facebookowej Edudzielnia, czyli refleksyjnie o edukacji, które pokażą Państwu, w jak niekonwencjonalny sposób, wyjątkowy sposób zrealizować zagadnienia odwagi i empatii na lekcji. Lekcji języka polskiego Magda i edukacji wczesnoszkolnej Beata. Rozprawiłyście się z opowieściami, zestawiłyście je w dosyć niekonwencjonalny sposób. Tutaj się uśmiecham do Magdy. Pokażcie nam proszę, co udało Wam się zrealizować i w jaki sposób ugryzłyście, mówiąc kolokwialnie, opowiadania. Nie ukrywamy, że ugryzienie było przyjemne, prawda? Z przyjemnością. Tak jak witamy w ogóle Państwa bardzo, bardzo cieplutko i serdecznie. Mam nadzieję, że już po raz wtóry. Tak. Pozdrawiamy szczególnie tych, którzy towarzyszyli nam w pierwszym webinarze. Dzisiaj mamy kolejny w tym samym temacie. Skoro Państwo tutaj jesteście, to znaczy, że odkryliście też wartość z naszych scenariuszy, bo wartość książki płynąca sama w sobie jest oczywistością. No to w takim razie podzielimy się naszymi pomysłami kolejnymi, które zadziały się właśnie w naszych głowach. A czasami to jest tak, że pomysł się zadziewa, ktoś podpowiada i jakoś to wszystko idzie. My powiedziałyśmy na pierwszym spotkaniu, że bardzo często te scenariusze piszą nam uczniowie, prawda Magda? Dokładnie. Wystarczy wziąć dobrą książkę. Tak. Nie trzeba koniecznie brać podręcznika. My chcemy zachęcać, że takiej inspiracji można szukać wszędzie, ale przede wszystkim w książkach. W książkach różnych. My dzisiaj oczywiście skupimy się na opowieściach o tym, co w życiu ważne, bo jest to książka, tak jak powiedziała Kamila, szczególna, niosąca niesamowitą wartość edukacyjną. A te wartości, które wzięłyśmy na tapet, wydają nam się też szczególne. Pierwsze w tamtym tygodniu to coś, co musiało być jako pierwsze, czyli wolność i pokój. A teraz chcemy pokazać, że odwaga i empatia jakby idą tuż za nimi. Dlatego też zdecydowałyśmy się na te kolejne scenariusze. Zapraszamy oczywiście Państwa do naszej edudzielni. Jeżeli mają Państwo jakiś temat, który chcielibyście poruszyć razem z nami, to zapraszamy. Można do nas napisać. My z radością podejmujemy różne wyzwania edukacyjne. Nie boimy się niczego, bo jesteśmy we dwie. Wspieramy się. I to jest też właśnie taka wartość ważna, którą też trzeba na to zwracać uwagę. Książka opowieści jest w przestrzeni naszej szkolnej, jak widać. To nie są scenariusze wytworzone na zapotrzebowanie webinaru. Absolutnie nie. Są to scenariusze, które po części napisało nam życie, po części miałyśmy swój pomysł, a że książka ma wyjątkową wartość w sobie, no to z przyjemnością. Nie było to trudne. W naszej edudzielni jest taki hashtag pomysł na lekcję. Tam gromadzimy różne ciekawe pomysły. Nie tylko swoje. Tak, właśnie, bo chcemy o tym powiedzieć, że nie tylko naszego autorstwa, ale my poszukujemy w ogóle ciekawych pomysłów na edukację. Magda, jestem rewelacyjna. Nie, to ja tylko szperam. Także dzisiaj podzielimy się, tak jak jest w edukacji, najpierw zaczynamy od edukacji wczesnoszkolnej, a potem przechodzimy na wyższy poziom rozwoju. A ja jak zwykle będę cerberem czasu. Oczywiście, tak i będę oczywiście się bardzo tego pilnowała, ponieważ my uwielbiamy rozmawiać, stąd też powstała edudzielnia i tu jest cały problem, że my po prostu lubimy rozmawiać. Ale przechodzimy już do spotkania z książką. W moim przypadku tą wartością była
empatia. I zaplanowałam sobie ten scenariusz na dwie jednostki lekcyjne. Natomiast chcemy powiedzieć, że każdy scenariusz, który jest prezentowany przez nas, to państwo razem ze swoją klasą, właściwie to dzieci pokazują, którędy podążyć. Którędy podążyć, w jakim kierunku i ile czasu im to zajmie. Mają tutaj państwo przedstawione oczywiście cele ogólne. To są cele, które podsyła nam podstawa programowa, bo my chcemy pokazać, że z książką można pracować zgodnie z podstawą programową i do tego państwa też zachęcamy. A ja tylko może dodam, zanim przejdziemy dalej, dla tych państwa, którzy są z nami po raz pierwszy, te scenariusze zajęć będą dostępne dla państwa zarówno w materiałach powebinarowych, ponieważ webinar jest nagrywany, więc państwo otrzymacie z niego również transmisję. Otrzymacie państwo również obydwa scenariusze w formie materiału do pobrania, więc będziecie państwo mogli również z nich skorzystać. Daję głos, przepraszam. Okej, nie ma problemu. No i my razem z Magdą pracujemy z ocenianiem kształtującym. Stąd też pojawiają się tutaj kryteria sukcesu dla naszych uczniów, bo to my organizujemy, prawda, Magdo, proces lekcyjny, a to uczeń na naszych zajęciach zdobywa wiedzę. To on podąża i chce wiedzieć coraz więcej. I to, co mówimy, kryteria sukcesu to nie wiedza tajemna, tylko to, co ma pomóc uczniowi w zrozumieniu, po co przychodzi do szkoły i dlaczego warto przyjść do tej szkoły, żeby na przykład przeżyć przygodę z książką pana Marka Michalaka. Dokładnie, a kiedy rozpoczynamy zajęcia, to zawsze to, co powiedział pan Marek, oddajmy dzieciom głos. Ja dlatego zawsze staram się, zresztą podobnie jak Magda, na początku zajęć oddać dzieciom głos. Ja bardzo często rozpoczynam zajęcia od burzy mózgów. I tutaj w tym przypadku tej opowieści było, co to jest empatia, czyli jakie są twoje skojarzenia, gdy słyszysz słowo empatia. Co przychodzi ci wtedy do głowy? Czy w ogóle takie słowo znasz? I tutaj u mnie prezentuję państwu wypowiedzi moich uczniów i uczennic, kiedy przeprowadzałam te zajęcia. I okazało się, że na taki pierwszy rzut, dla nich było to dość trudne słowo, jakoś nie wiem, bo to z reguły w poniedziałki się spotykamy i rozpoczynamy od takiej edukacji społecznej, gdzie sobie na takie różne tematy rozmawiamy. No i okazało się, że to było dla nich trudne słowo, że niektórzy mówili, że to jest bycie dobrym, niektórzy, że myślenie o kimś, a niektórzy mi powiedzieli, że słyszałem czy słyszałam, ale nie pamiętam, co to słowo oznacza. Ponieważ ja pracuję zagadnieniami porozumienia bez przemocy, w związku z tym dzieci mi odpowiedziały, że jest to słowo związane z naszą żyrafą. I o tej żyrafie też dzisiaj państwu opowiem. No, kiedy jakby zobaczymy, usłyszymy, jakie mamy zasoby, czyli co nasze dzieci wiedzą na temat empatii, to myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy zapoznać dzieci z opowiadaniem. Dlatego, że już mamy taką wiedzę wyjściową, wiemy na czym się, od czego startujemy, no to warto przejść teraz do książki. No i tutaj znajdą państwo właśnie w książce, która tutaj będą państwo mieli nawet scenariuszu podlinkowaną, gdzie ją można właśnie zamówić. Pod warunkiem, że zostanie dodrukowana. No właśnie, bo tutaj troszeczkę... Nie demonizujemy, książka lada moment będzie w większym nakładzie, oczywiście jest cały czas dostępna u nas. Jasne. Dobrze. No i to jest dobra wiadomość. W związku z tym zapoznajemy. Nie będę państwa streszczała opowiadania, bo nie o to chodzi, bo to zarówno dla państwa ma być przeżycie, jak i dla państwa uczniów i uczennic. Kiedy zapoznamy, przeczytamy dzieciom, starsze mogą czytać samodzielnie, ale ja uwielbiam czytać dzieciakom i dla mnie nie ma opcji, na pewno będę czytała to ja, bo my po prostu uwielbiamy czytać sobie wspólnie książki. I potem następuje taka rozmowa kierowana, czyli no też sprawdzamy, co dzieci z tej książki zrozumiały. I można tutaj, są typowe pytania, przepraszam, do
tekstu. A więc jak miała na imię najlepsza przyjaciółka Angeliki, jaki swój talent rozwijała przyjaciółka Angeliki, co to jest solówka. Myślę, że tutaj fajnie uczniowie podążą, bo to takie słówko na czasie i tutaj się będą mogli zaprezentować i powiedzieć, nawet mogą pokazać. Dlaczego Julka nie przyszła na spotkanie? Czyli już Państwo widzą, coś się zadziewa. Co to jest hejt? Myślę, że tutaj w tym opowiadaniu taka informacja, takie zdarzenie też jest pokazane, a więc myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które tutaj w spotkaniu z dziećmi powinno paść, ponieważ tych złych emocji czasami jest wiele w kontaktach między dziećmi i to jest ważne, żeby też wiedziały, że co to jest ten hejt i czy można po prostu no, hejtować, czy to raczej nie wypada, bo może to kogoś zaboleć. Jak Angelika zachowała się wobec przyjaciółki? Dlaczego? Tutaj jest takie zderzenie, ponieważ Julka jest siostrą Miłosza i to Julka jakby doznała tego hejtu, tej niefajnych doświadczeń i nagle jest w domu i okazuje się, że tu się pojawia brat. I brat Miłosz postanowił obciąć włosy. I teraz z jakiego powodu? Nie powiem oczywiście, muszą Państwo zajrzeć do książki. I teraz zastanawiamy się, czy Julka i Miłosz zachowali się empatycznie i dlaczego. No ja takie pytanie oczywiście zadałam moim uczniom i oni na te pytania odpowiedzieli. Nie będę czytała tych odpowiedzi, dlatego że Państwo uczniowie i uczennice świetnie sobie z tym również poradzą. A to jest też taka forma sprawdzenia ich uważności i słuchania ze zrozumieniem. Następnie, kiedy już jesteśmy zapoznani z tym opowiadaniem, to opowiadanie przepięknie wprowadza i wyjaśnia słowo, co to jest empatia. Dlatego już tak naprawdę bez przedyskutowywania tego ponownego, tej definicji tych skojarzeń, ja przeszłam do zrobienia mapy myśli. Najczęściej, ponieważ my bardzo lubimy notatki graficzne, dla nas mapa myśli najczęściej jest to słoneczko, ale nie tylko, ale to jest najprostsza notatka graficzna dla dzieciaków w edukacji wczesnoszkolnej, słoneczko. Kiedy one do hasła dopisują, co się z tym hasłem im kojarzy. No i takie pytania pomocnicze, oczywiście mogą Państwo mieć swoje pomysły, bo musimy pamiętać, że to dzieci są autorami procesu lekcyjnego i to Wy podążacie Państwo za dziećmi, więc nigdy nie wiadomo, dokąd też ta droga Państwa zaprowadzi. Ale warto to robić, jak mówi Pan Marek. Absolutnie nie. I takie pytanie pomocnicze przygotowałam też dla Państwa. Co to jest empatia? Po czym poznamy, że ktoś jest empatyczny? Gdzie możemy spotkać przejawy empatii? Czym kierujemy się, kiedy mówimy o empatii? I wtedy fajnie jest zrobić taką właśnie mapę myśli do takiego tematu. Jak wyglądała ta mapa myśli u nas? U nas wyglądała ona w ten sposób, ponieważ tak jak ja mówię, my lubimy notatki graficzne. No i tutaj nam się pojawiło, że dzieci powiedziały, że to jest wejście, postawienie siebie na miejscu drugiej osoby, czyli wejście w czyjeś buty, tak mówimy kolokwialnie. To zrozumienie drugiego człowieka. Ale dzieci również powiedziały, że empatia to kojarzy im się z sercem, czyli liczymy się z uczuciami innych, ale kojarzy im się również z mózgiem, bo mi dzieci powiedziały, proszę panią, ale to nie do końca serce kieruje tymi uczuciami, to mózg kieruje sercem. No jak już dzieci są po różnych właśnie książkach na temat mózgu, które tutaj właśnie Magda przyniosła mózg, tak, mamy dostępny mózg, to on myśli co drugi człowiek, czyli na to też zwracamy uwagę, że to jest spojrzenie na drugą osobę. Oczywiście zastanowienie się, co ta druga osoba myśli. No i tak jak ja powiedziałam, ja pracuję z porozumieniem bez przemocy, więc dla moich dzieci, ponieważ żyrafa w porozumieniu bez przemocy jest empatyczna, dla nich to było naturalny proces, że one powiedziały, że jest to również język żyrafy. I teraz chcę Państwu pokazać również, że to jest opcjonalne, że możemy to wykonać, ale nie musimy. Jeżeli nie pracujecie Państwo z porozumieniem bez przemocy albo chcielibyście się coś Państwo na ten temat dowiedzieć, proszę do nas napisać, ja na pewno się Państwem zaopiekuję i poznają Państwo ten język, jak pracować w edukacji wczesnoszkolnej. I teraz. Żyrafa jest empatyczna. Ja zrobiłam coś takiego. Dałam przykładowy komunikat w języku szakala. Przestań do mnie wrzeszczeć.
i poprosiłam dzieci, aby zamieniły ten język szakala na język żyrafy. I dzieci bardzo pięknie, mam również nagranie ich wypowiedzi, gdzie Państwu też podlinkujemy to nagranie, gdzie dzieci pięknie podążyły i powiedziały, przeszkadza mi, jak tak głośno do mnie mówisz, czy możesz mówić troszkę ciszej, proszę, czy mogłabyś, czy mógłbyś ciszyć swój głos, proszę. I to naprawdę są wypowiedzi dzieciaków, które pracując z żyrafą i wiedząc, że żyrafa jest empatyczna, po prostu potrafią takie rzeczy zrobić. No ale skoro mówimy o empatii, czyli trzeba zastanowić się, co druga osoba czuje, co druga osoba myśli, ja, ponieważ w wakacje przygotowałam sobie takie kamyczki. Kamyczki podejrzałam na Facebooku u Flobo, to jest u Marty Florkiewicz-Borkowskiej. Ona też malowała wakacje kamyczki. No więc tak mi się spodobała, ponieważ lubię trochę zajęć plastycznych, też pomalowałam. No i to był czas na moje kamyczki. Tutaj jest tylko jedna część, tam jest druga warstwa tych kamyczków. I rozdałam dzieciom takie kamyczki. Puściłam im muzykę relaksacyjną i dzieci miały zastanowić się, co mówi kamyczek. Spróbujemy w takim razie przejść tutaj i króciutki, minutowy filmik. Mój kamyczek mówi, że jest zadowolony. Oj. Mamy pogłos. Aha, okej, okay, dobrze. Czyli to jest oczywiście podlinkowane, więc spróbujemy tutaj wyjść teraz na naszą prezentację. Tak, to jest oczywiście podlinkowane, więc sobie Państwo mogą wysłuchać, co te kamyczki mówią. No i dzieci opowiadały, co tam te kamyczki mówiły. To jest świetna zabawa, naprawdę takie empatyczne wczucie się z tym, co może myśleć druga osoba. Co z osobami, które nie mają kamyczków? Właśnie, proszę Państwa, jeżeli nie mamy kamyczków, to bardzo proszę się nie denerwować, ponieważ również scenariuszu, już nie będę pokazywała, ale przygotowałam emotki, takie, które można wyciąć, włożyć do koperty i dzieciakom rozdać. Więc genialnie również w tym momencie sprawdzą się emotki. Emotki są i w wersji kolorowej, ale są również w wersji czarno-białej, więc oczywiście zadbałam o dobrostan każdego nauczyciela. Nawet takiego, który nie do końca lubi może malować. I później, cóż takiego, kiedy rozdałam im te kamyczki, dzieci mi opowiedziały, co te kamyczki myślą. Rozdałam również im taką kartę pracy, którą przygotowałam. Ona również będzie dla Państwa dostępna. I dzieci układały w to miejsce tutaj wyznaczone kamyczek i pisały, zapisywały myśli. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, ten kamyczek mówi. Ten kamyczek mówi, jestem głodny. Pewnie było przed obiadem. Ten do nas kamyczek mówi, jestem smutny i zły. A ten mówi, jestem wesoły. Jakie jeszcze były pomysły? Ten kamyczek mówił, kocham cię. A ten mówił, jestem smutny i zły. Też tak mówił kamyczek. Więc potem nastąpiła zamiana. Dzieci zamieniały się, znowu włączyła muzykę relaksacyjną, wymieniły się kamyczkami i odgadły myśli kolejnego kamyczka. I w ten sposób zastanowiliśmy się, co ten kamyczek myśli, w jaki sposób można wejść w drugą osobę, co tam może się w tej głowie zadziewać. No i potem usiedliśmy w kręgu i oczywiście razem w kręgu odczytywaliśmy sobie te myśli naszego kamyczka, ale też zastanowiliśmy się, czy łatwo jest odgadnąć czyjeś myśli. No i dzieci mówiły, że czasem tak, czasem nie, bo łatwo jest, bo jak widzimy uśmiechniętą twarz, no to na pewno jest coś super. Ale dzieci mi zwróciły uwagę, że pani Beatko, ale czasami jest tak, że ktoś się śmieje, a jest mu po prostu przykro i boi się pokazać, że jest mu przykro. I tutaj faktycznie nie wszystko widzimy po twarzy, nie wszystkie emocje mamy też na twarzy wypisane. Dlatego też nie tylko patrzymy na drugą osobę, ale staramy się postawić na jej miejscu, żeby wiedzieć, co ona czuła. No i następuje wtedy podsumowanie tej jednostki lekcyjnej, a więc dzieci podsumowują, o czym mówiły na zajęciach. I ja w tym momencie dopiero wchodzę z zeszytem. U mnie dzieci pracują z OK zeszytem, celem lekcji było wyjaśnić słowo empatia i wszystko, czego się dowiedziały, robiły sobie mapę myśli, tu jest rysunkowo, dużo rysujemy,
też piszemy wtedy, kiedy jest to niezbędne, ale uważam, że mapa myśli rysunkowa, na takiej mapie myśli, jak dziecko pójdzie do domu, to mamie opowie, cóż takiego się nie działo i co było na lekcji. Także to jest mój scenariusz, który dla Państwa przygotowałam. Tak jak powiedziałam, w załączeniu jest również ta karta pracy, ale również są nasze kamyczkowe zastępniki, czyli będziemy mieli tutaj, już przechodzimy dalej, bo chcemy, momencik, przejść na OK. Dobra, idziemy tu. Dobrze, i teraz mamy, proszę bardzo, Magdaleno, czas dla Ciebie. Teraz ja, czas start. Tak. OK. Ten scenariusz zajęć języka polskiego przeznaczyłam dla uczniów klasy 7 i 8. Dlaczego? Dlatego, że ja połączyłam opowiadanie pana Marka Michalaka z Redutą Ordona. Uznałam, że postawienie utworu, powiedzmy z takiego górnego C, z utworem, opowiadaniem mówiącym o odwadze w codziennym szkolnym życiu, da uczniowi możliwość porównania wielkiej odwagi. Powiem Państwu tak, ja tę lekcję zrealizowałam już po wybuchu wojny na Ukrainie, właściwie w Ukrainie, i to była niesamowita lekcja. Klasa ósma, kiedy słuchała recytacji Reduty Ordona, przełykała łzy i to było słychać. Ponieważ ja uwielbiam pracę z cytatami, to temat zajęć to też odwołanie do cytatu z Wisławy Szymborskiej, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. I ja pozwolę sobie jakby tego pierwszego, ten pierwszą część, czyli tę pierwszą lekcję, na którą poświęciłam na omówienie Reduty Ordona, opowiedzieć w skrócie, dlatego że no jest to utwór, brzydko powiedziawszy, bardzo ograny i opracowany na tysiące sposobów. Ja skorzystałam tu z podpowiedzi naszych koleżanek Beaty i Magdy, lekcje szyte na miarę. I ta lekcja zaczyna się od projekcji fragmentów filmu z Władcy Pierścienia Dwie Wieże. Oglądają uczniowie fragment bitwy o Helmowy Jar. Państwo mają tu podlinkowane. Następnie zapoznają się z recytacją Reduty Ordona, a potem przechodzimy do rozmowy kierowanej i pytamy, jakie wrażenia masz po obejrzeniu filmu i wysłuchaniu utworu. No i tutaj, tak jak będziemy to podkreślały na każdym kroku, nigdy nie wiecie Państwo, jakie odpowiedzi padną i jakie uczniowie będą mieli skojarzenia i wrażenia. Moi uczniowie powiedzieli, że gdyby Redutę Ordona słuchali 3 tygodnie wcześniej, na pewno nie zrobiłaby na nich tak ogromnego wrażenia, jak zrobiła już wtedy, kiedy toczyła się wojna w Ukrainie. Następnie uczniowie czytają tekst Reduty Ordona wraz z przypisami i to jest bardzo ważne, żeby były właśnie przypisy, ponieważ dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że utwory Mickiewicza, w ogóle klasyka, jest dla uczniów archaiczna i niezrozumiała. Tu również Państwo macie link do utworu wraz z przypisami. No i to, co ja uwielbiam, czyli rutyny myślenia krytycznego, i będę to powtarzała do znudzenia. Myślenie krytyczne jest w podstawie programowej, tak jak 4 kompetencje K, czyli komunikacja, krytycyzm, kooperacja i kreatywność. I bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyśmy z rutynami myślenia krytycznego po prostu pracowali. Ja powiem Państwu też tak jakby na marginesie, że kiedy dzisiaj zadałam uczniom pracę domową, znowu dziwne, ja i pracę domową, ale zadałam pracę domową, żeby wraz z rodzicami w czasie weekendu przeczytali opowiadanie
pana Marka Michalaka, Historia o własnym zdaniu, pani z tramwaju. I poprosiłam, żeby nie tylko przeczytali wspólnie, ale również, żeby przedyskutowali z rodzicami to opowiadanie, a następnie wnioski z tej rozmowy zapisali w OK zeszycie. Padło pytanie, czy możemy zastosować rutynę myślenia krytycznego. Jak widzicie Państwo, uczniowie również już wiedzą, że jest to metoda, która przynosi efekty i powoduje, że zmuszamy ich do myślenia, a jednocześnie do myślenia bardzo krytycznego. No i tu mamy ćwiczenie. Widzę, myślę, zastanawiam się. Co widziałem, kiedy słuchałem Reduty Ordona, albo co widziałem, kiedy czytałem Redutę Ordona. Co myślę i nad czym się zastanawiam. Magdo, czy pamiętasz, co twoi uczniowie właśnie widzieli, co myśleli, nad czym się zastanawiali? I znowu właśnie było podkreślanie, że zupełnie inaczej ten utwór odbierany byłby wtedy, gdyby nie było wojny na Ukrainie. Dlatego to pytam. Głównie, tak, głównie widzieli. Tak naprawdę władcą był Putin, tak naprawdę wysyłał właśnie na śmierć żołnierzy, zastanawiali się, dlaczego wywołuje się, myśleli o tym, dlaczego doszło do wojny, zastanawiali się nad tym, jak można było zapobiec wojnie, co trzeba zrobić teraz. Wiecie Państwo, padały nawet takie określenia, to był początek. Czy my jako kraj powinniśmy się wtrącać na przykład w ten konflikt? Czy to się dla nas źle nie skończy? Także tutaj w przypadku klasy 7 i 8 trzeba być przygotowanym na trudne pytania, na trudne rozmowy i to na pewno nie jest łatwe, ale myślę, że no, kto jak nie my musi tego się podjąć. Ja jeszcze na sekundę wrócę. Do refleksji uczniowskich, bo co mnie uderzyło w tym, co powiedziałaś, że utwór nacechowany historycznie został przez nich uwspółcześniony. Tak, i oni zupełnie sobie z tego bardzo dobrze zdawali sprawę i oni to powiedzieli wprost. Jeszcze 2 tygodnie temu przeczytali, wysłuchaliby tego utworu i mówię to do Państwa z pełną odpowiedzialnością, zupełnie bez zainteresowania. Byłby to kolejny nudny utwór Adama Mickiewicza, który trzeba, brzydko powiedziawszy, oni wiedzą, że ja tego słowa nie znoszę, przerobić na języku polskim. W tej sytuacji, w tym kontekście, dlatego właśnie podkreślam, ta Reduta Ordona była zupełnie inaczej odbierana. I dlatego zawsze to, co podkreślamy z Beatą, podążajmy za uczniami, wykorzystujmy i nie mówmy, że to jest za trudne, że nie udźwigniemy tego tematu, to my musimy podążać za uczniami, to my musimy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. I myślę, że to jest ważne. No ale żeby było tak, że no jest ta podstawa programowa, że za chwilę jest egzamin, no to trzeba było zapytać, który bohater, jakiej lektury recytował Redutę Ordona. I tu też jakby to, o co pytała Kamila. Opowiedz o bohaterze i okolicznościach recytacji. I można się było odwołać do tego, że zupełnie inaczej odbierana była Reduta Ordona, kiedy była recytowana w czasach zaborów i miała zupełnie inny wpływ wtedy, kiedy język polski był językiem zakazanym, niż teraz, kiedy oni po prostu muszą tę Redutę Ordona poznać. No i próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego według ciebie Stefan Żeromski właśnie ten utwór Adama Mickiewicza zamieścił w swojej powieści? I wiecie Państwo, tu można było podążyć dalej i zapytać, jak myślicie, dlaczego właśnie ten utwór zaproponowałam Wam dzisiaj, tak? Tutaj jak gdyby też można byłoby zapytać o to uczniów i myślę, że często odpowiedzi by nas zaskoczyły. No i znowu rutyna myślenia krytycznego. 3 słowa jakby kojarzone ze słowem odwaga. 2 pytania do słowa odwaga. Czym jest dla ciebie odwaga na przykład, tak? I porównanie.
Kiedy należy być odważnym? Pytanie. Czy odwadze może towarzyszyć lęk? No i te metafory, porównania, odważny jak lew. Tutaj też musicie Państwo mieć zupełnie świadomość, że to, co wymyślili moi uczniowie, zupełnie nie musi być wpaść do głowy Państwa uczniom. No i przechodzimy do drugiej jednostki lekcyjnej. Po tym patosie, po tym takim bardzo, znaczy bardzo była to emocjonująca lekcja. Ja nie ukrywam, zresztą ja w ogóle nie ukrywam tego, że lekcje z książką pana Marka Michalaka kończą się tym, że ja płaczę. I to już chyba uczniowie moi, ponieważ większość z Państwa już wie, że wszyscy moi piątoklasiści mają książkę i my z tą książką w tej chwili po prostu pracujemy każdego dnia. I oni już wiedzą, że no jak pani będzie książkę, któreś opowiadanie czytała, no to jeśli czytam historię o chłopcu z Aleppo, no to oczywiście płaczę. I oni wiedzą, że ten głos będzie mi się łamał. No i w przypadku tych lekcji też tak było, tak? Tym bardziej, że wtedy to było 3-4 dni po wybuchu wojny. Ja no jestem jakby osobą, która nie ukrywa przed dziećmi emocji i nie udaje twardzielki, bo taka nie jestem. No i zaczynamy od opowiadania, to nie jej wina, historia o odwadze. Ja przeczytałam, ponieważ to była klasa ósma i jakby nie mieli, każdy nie miał egzemplarza przed sobą, więc wysłuchali przeze mnie przeczytanej opowieści o tym, co w życiu ważne. Historia odwadze to nie jej wina. No i zastosowałam tę samą rutynę myślenia krytycznego. Widzę, myślę, zastanawiam się, jaką zastosowałam w przypadku Reduty Ordona. Dlatego, żeby pokazać im, że ta odwaga, to bohaterstwo wojenne, to bohaterstwo w obronie ojczyzny jest nieważniejsze od tego codziennego bohaterstwa w życiu szkoły. Każdego z nas. W codziennym życiu szkolnym, bo jak Państwo przeczytacie historię o odwadze, to nie jej wina, to tam Miłosz zderza się z odwagą powiedzenia, że ktoś nie ma racji, że ktoś nie zachował się właściwie. W związku z tym nie jest to odwaga na miarę bohaterstwa w czasie wojny. Ale no to jest ta odwaga cywilna. Właśnie. Ta, o której ja zawsze mówię, bo wiecie Państwo, ja zawsze mówię, że my nie powinniśmy wychowywać bohaterów, którzy będą walczyć o wolność, bo miejmy nadzieję, że nasze dzieci nie będą tego musiały robić. Natomiast chciałabym, żebyśmy wychowali bohaterów umiejących, codziennego życia, umiejących bronić własnego zdania, umiejących też powiedzieć, że ktoś zachował się źle, niewłaściwie. I to jest dla mnie bardzo ważne. I teraz właśnie ta rozmowa kierowana polegała na tym, żebyśmy pokazali, jakie są różnice między Redutą Ordona i tym, co tam widzieli, jaką odwagę tam widzieli, co myśleli, kiedy czytali tamten utwór, kiedy go słuchali, a co myśleli i widzieli i nad czym się zastanawiali, kiedy czytałam to maleńkie, krótkie opowiadanie, nie mówiące o wielkiej odwadze, tylko mówiące o odwadze, którą oni każdego dnia mogą mieć okazję się zderzyć. No i przeszliśmy do rutyny myślenia krytycznego, 5 razy dlaczego i dlaczego warto być odważnym. I tutaj dlaczego warto być odważnym i powiem Państwu tak, tym razem ósmoklasiści skupili się na tej odwadze, no niestety wojennej, tak? Dlaczego warto być odważnym, bo warto bronić własnej ojczyzny. Dlaczego może warto... to wynikało z sytuacji, dokładnie, która się zadziała. Tak, dokładnie. Ja jestem o tym w pełni przekonana, że gdybyśmy ten utwór i Redutę Ordona i to opowiadanie omawiali w innych okolicznościach,
pewnie ta odwaga skupiłaby się na zupełnie innej odwadze. Oczywiście pojawiła się odwaga z opowiadania pana Marka Michalaka. Oni wiedzą, bo bardzo często o tym z nimi rozmawiam i ja bardzo zwracam im uwagę na to, że przyzwolenie na to, że ktoś jest krzywdzony, jest tchórzostwem. Że to jest dla mnie brak odwagi. Jeśli nie potrafisz powiedzieć koledze, że twoje jego zachowanie wobec innego kolegi czy koleżanki jest niewłaściwe, to tak naprawdę krzywdzisz tę koleżankę i kolegę tak samo. Jeśli się śmiejesz w danej sytuacji, to dajesz przyzwolenie i oni o tym wiedzą i jakby ta odwaga również tutaj się pojawiła, że przeciwstawienie się nawet grupie, tak? Nawet temu, o czym mówiła Beata, o tym hejcie, o tym zachowaniu w tych sferach publicznych, tak? Żeby powiedzieć koledze, ale ja sobie nie życzę, żeby moje na przykład zdjęcie pojawiały się na twoim TikToku czy na twoim Instagramie, to jest odwaga. Ale jeszcze też Magda powie, odwaga będzie, kiedy kolega powie, dlaczego to robisz koleżance. Tak. I tak, to też empatia, tak, prawda? Tu tak, się pięknie połączyły nam te dwie wartości. I to jest bardzo ważne. No i żeby było, że przygotowujemy do egzaminu, no to... No bo przygotowujemy też. Przygotowujemy, bo chcemy, żeby nasi uczniowie wypadli jak najlepiej. Przygotuj się do redagowania rozprawki. I teraz proszę Państwa, nie wiem jak Państwo, ja przestałam walczyć z wiatrakami. Moi uczniowie pracę, wszelkiego rodzaju pracę piszą samodzielnie, ale w klasie. Nie zadaję takich prac do domu, dlatego że nie zamierzam bawić się w policjanta, szukać skąd ściągnęli, skąd skopiowali i tym podobne rzeczy. W związku z tym my pracujemy w czasie lekcji, oni piszą wszystkie rozprawki, wszystkie opowiadania, wszystkie dłuższe i krótsze formy wypowiedzi w czasie lekcji. I tutaj na tej lekcji z opowiadaniem pana Marka Michalaka mieli tylko przygotować się do redagowania rozprawki, którą będą pisali na następnej lekcji. Notabene piszą czasami wtedy, kiedy mamy zbite dwie godziny. Jest tutaj przygotowana karta pracy, która właśnie pracując samodzielnie przygotuj się do redagowania rozprawki. W trudnych sytuacjach człowiek znajduje w sobie odwagę. Mają się odwołać do lektury obowiązkowej, czyli do treści Reduta Ordona. Mogą odwołać się do innej lektury, filmu lub sytuacji z życia. Miałam nadzieję i od razu Państwu mówię, że wykorzystają opowiadanie pana Marka Michalaka. Nie zdążyłam się o tym jeszcze przekonać, ponieważ zostawiłam tę rozprawkę na pracę klasową, tak, i jak gdyby nie mogę są jej... Są w procesie teraz. Tak, są w procesie, nie mogę jej zrealizować, bo oni są ciągle na zawodach. I tutaj jest, w trudnych sytuacjach człowiek znajduje w sobie odwagę. No i oczywiście słowo klucz i teza, no i dwa argumenty, tak, argument pierwszy i wniosek cząstkowy, argument drugi i wniosek cząstkowy, no i zakończenie, czyli wnioski końcowe, uważam, że... I następna lekcja po przepracowaniu z tą kartą pracy będzie lekcją, na której będą tworzyć rozprawkę. Ja powiem Państwu tak i wiem, że się powtarzam, bo mówiłam to już tydzień temu. Książka pana Marka Michalaka jest, tak jak powiedziała cudnie Kamila, małą, wielką książką. Ale książka pana Marka Michalaka jest cudowną samograjką. To książka, którą, tak jak powiedziała Beata, można wziąć, wejść na lekcję i powiedzieć, to które opowiadanie chcecie przeczytać. I pozwolić uczniom stworzyć scenariusz lekcji. Pofilozofować z nimi, wykorzystać rutyny myślenia krytycznego, i pozwolić, żeby to oni odkryli, dlaczego dana wartość jest ważna. Ja moim piątoklasistom zadałam pracę domową. Zobaczymy, jakie będą tego efekty, jak będą wspólnie z rodzicami dyskutować. Ja nie bez przyczyny wybrałam właśnie
to opowiadanie o własnym zdaniu, ponieważ tak jak wszyscy Państwo wiecie, większość dorosłych uważa, że dzieci i ryby głosu nie mają. Czemu zaprzeczamy i czemu zaprzeczył Miłosz, tak, w bardzo grzeczny i kulturalny sposób. My mamy taką nadzieję, że pokażemy rodzicom, że tak jak pięknie powiedział pan Marek, należy uczyć się od mądrzejszych, a czasami dzieci wiedzą więcej. To co, jeszcze niespodzianka, zdradzimy Państwu, że przygotowałyśmy również scenariusz lekcji wychowawczej. Taki bonus. Dla klas 4-6. Nie będziemy go dzisiaj omawiać, ale on pojawi się w materiałach powebinarowych. Jeżeli tak. Wszystko dobrze pójdzie. Garnia jakby wyrazi na to chęć i wolę, to on się w tych materiałach pojawi i mam nadzieję, że będziecie go Państwo mogli wykorzystać. To jest lekcja o tym, że bardzo potrzebna w tej chwili, bo to jest lekcja o tolerancji i o pojawieniu się nowej dziewczynki w klasie. Ja ją wykorzystałam, ponieważ pojawiła się w mojej klasie dziewczynka z Ukrainy. Ja to opowiadanie przeczytałam, stworzyliśmy kodeks właśnie, jak należy się zachować, kiedy w klasie pojawia się nowa osoba. Czyli taki bonus dla Państwa. A ja będę cerberem czasu, jak zwykle. Tak, bardzo dziękujemy. Skończyłam. Pytanie. Na woli wyjaśnienia. Część z Państwa na czacie zastanawia się nad tym, czy to jest nasze drugie spotkanie. Tak, proszę Państwa, jest to kolejny webinar z cyklu. Wszystkie webinary, wszystkie materiały powebinarowe znajdują się na naszej stronie internetowej www.księgarnia.pl. Tam w zakładce blog znajdziecie Państwo rejestrację z naszego ostatniego spotkania z panem Markiem Michalakiem i dziewczynami, podczas którego Magda i Beata realizowały również, pokazywały przykłady realizacji zajęć w klasach 1-3 i 4-8 na podstawie opowieści o tym, co w życiu ważne. Opowieści o tym, co w życiu ważne, cały czas są dostępne na naszym sklepie internetowym www.księgarnia.pl. Tam Państwo je znajdziecie. Znajdziecie Państwo również je w podlinkowaniu, w zaproszeniach do naszych webinarów, na nasze webinary, w materiałach powebinarowych. Tam znajdziecie Państwo linki do opowieści. Zdradzę Państwu również, dla tych z Państwa, którzy o tym nie wiedzą, że jutro spotykamy się po raz kolejny, tym razem nie z dziewczynami, ale z Pawłem Schmidtem, na kolejnym webinarze. Webinar będzie dotyczył narzędzi logicznego myślenia i zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo śledzili nasz Facebook, naszą stronę internetową w zakładce blog. Tam są również zaproszenia na organizowane przez nas webinary, a planujemy ich więcej i więcej, czasami dwa razy w tygodniu, więc gorąco zachęcam do śledzenia naszych działań. Wiem z Państwa relacji, że nie zawsze takie zaproszenia zdążycie Państwo odczytać na poczcie, a jednak zaglądając do nas częściej, istnieje szansa po prostu, że Państwo będziecie mogli do nas dołączyć. Na przykład jutro jeszcze jest okazja ku temu, żeby się zarejestrować na webinar. Zdradzę Państwu również, że pan Marek Michalak wyraził również wolę i chęć realizacji spotkań autorskich w szkołach, w bibliotekach, więc jeżeli Państwo jesteście zainteresowani organizacją takiego spotkania z wieloletnim rzecznikiem praw dziecka z ramienia Księgarni Kieliszków, to również zachęcamy Państwa do kontaktu. Postaramy się Państwu pomóc skoordynować takie spotkania. Oczywiście wszystko jest uzależnione od kalendarza pana Marka Michalaka. Niemniej jednak zachęcamy, bo doskonale wiemy, że warto rozmawiać, warto podejmować zagadnienia związane z wartościami, przede wszystkim również prawami dziecka, a te prawa dziecka są wielokrotnie podkreślane zarówno przez pana Marka w książce, jak i na organizowanych przez niego wydarzeniach. Jeśli macie Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania, to zachęcamy do wyartykułowania ich na czacie. Postaramy się Państwu odpowiedzieć na nie wszystkie.
Certyfikaty oczywiście otrzymacie Państwo z tego spotkania w osobnej wiadomości mail. Jutro bądź pojutrze takie materiały już powinny się pojawić na Państwa poczcie, a materiały powebinarowe pozwólcie Państwo, że najpierw przygotuję dla Państwa film, więc podejrzewam, że w ciągu 3 dni znajdziecie Państwo te materiały na poczcie. Dzięki Paniom pasja do edukacji się rozwija we mnie sama. Koszty związane ze spotkaniem autorskim prosimy, żebyście Państwo już bezpośrednio z naszymi opiekunami indywidualnymi uzgadniali, ponieważ istnieje również możliwość organizacji spotkań online, więc te koszty są po prostu uzależnione od formuły. Zachęcamy do kontaktu. Czekamy na pytania. Tak, jeżeli chcą o coś Państwo zapytać, to bardzo proszę, zapraszamy. Zapraszamy również do nas, gdzie można nas na co dzień spotkać i zaczepić, czy do Edudzielni. Myślałam, że do SP15. Fantastyczne spotkanie, dziękuję. My też dziękujemy. Dziękujemy za miłe słowa, to zawsze fajnie, jak po drugiej stronie jest też energia i widzą Państwo, że to był czas spędzony nie tylko aktywnie, ale przede wszystkim kreatywnie, więc w ramach kompetencji 4K, czyli komunikacja była, kooperacja była, kreatywność, miejmy nadzieję, krytycyzm jak najbardziej. Czekamy na Państwa krytyczne słowa. Ale naprawdę... Wiecie Państwo, że czekacie na więcej tego typu spotkań. Cały czas podkreślamy, to nie jest ostatni webinar. Tych webinarów mamy zdecydowanie więcej w planach, więc zachęcamy do śledzenia poczty, na którą wysyłamy Państwu takie zaproszenia. Ja tylko dodam, że warto sprawdzać spam, ponieważ bardzo wielu z Państwa odpowiada, że nie otrzymuje linku. Ja już dzisiaj tutaj telefon mi się też podgrzewa, że ktoś gdzieś coś nie dotarło. Trzeba po prostu sprawdzać spam i trzeba potwierdzić, jak się zgłoszenie, to trzeba potwierdzić mailem, że to jest i wtedy dopiero to się zadziewa. Przede wszystkim tak, linki do spotkania otrzymują Państwo, którzy potwierdzili uczestnictwo w webinarze, chyba że wcześniej dokonali takiego potwierdzenia, wówczas nasz system może takowy link wysłać. Często poczty wstawiają wiadomości otrzymywane od nas, ale też od wszelkich innych instytucji w różne foldery, więc czasami jest to folder oferta, czasami jest to folder spam. Nie ukrywamy, że należy takich wiadomości po prostu szukać. Ktoś napisał, że krytycznie trudno podejść do tematu przy takiej pozytywnej energii. My bardzo dziękujemy. Natomiast ja powiem tak, my w takim razie na następny webinar stworzymy kryteria sukcesu do naszego webinarium i udzielam nam Państwo informacji zwrotnej na podstawie kryteriów sukcesu, tak? Więc jakby nie będzie to krytyczne, tylko zażyczymy sobie informacji zwrotnej. 2 gwiazdy, 1 życzenie. Jak widać, 2 gwiazdy już są. 1 życzenie. Więc oczywiście jak najbardziej tak. Natomiast my naprawdę zapraszamy Państwa do śledzenia tego, co oferuje księgarnia Tuliszków, bo naprawdę robią fantastyczne rzeczy. Oprócz tego my o wszystkim zawsze w Edudzielni piszemy, więc zapraszamy do Edudzielni, bo... Będziecie Państwo na bieżąco, nie wpadnie Wam to do spamu, tak? Więc jakby będziecie mogli to śledzić. Udostępniamy webinaria wtedy, kiedy się zakończą i kiedy otrzymamy pozwolenie, że możemy je udostępnić, więc naprawdę zapraszamy i myślę, że pracujmy z tą książką, bo ja już powiedziałam to w tamtym tygodniu, to brzydkie określenie, ale ona się cudownie wstrzeliła w bardzo trudne i bardzo smutne czasy. I jest to taka książka, którą polećmy rodzicom, pokażmy, że warto rozmawiać z dziećmi o rzeczach trudnych. Było mi dzisiaj bardzo smutno, kiedy zadawałam pracę, mówiły, a moja mama nie ma dla mnie czasu, nie wiem, czy będę mogła tą pracę domową odrobić. Powiem Państwu, było mi po prostu przykro. Domyślam się, że dzieciom było również przykro, że musiały takie rzeczy mówić, więc ja bym chciała, żeby szkoła w ogóle, wszyscy to już wiedzą, była oparta na relacjach. Dzisiaj
Dzisiaj ktoś powiedział, że szkoła powinna być oparta na czułości. Odwołując się do wystąpienia noblowskiego naszej laureatki Olgi Tokarczuk, że potrzebna nam jest czułość. I tej czułości w szkole naprawdę brakuje. Jak słucham, co się dzieje wokół dzieci z Ukrainy, no to zaraz mi się będzie głos łamał. Naprawdę, proszę Państwa, bądźmy wobec nich czuli. Nie zastanawiajmy się, jak ich oceniać. Tak, nie zastanawiajmy się, jak zrealizować z nimi podstawę programową. Po prostu bądźmy z nimi, żebyśmy byli po prostu wobec nich, żeby oni się czuli zaopiekowani. Tak i tyle. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam, Magdo i Beato, za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy Państwu, że po raz kolejny licznie udało się Państwu spędzić z nami dzisiejszy wieczór. Zachęcamy do kolejnych spotkań i uczestnictwa w kolejnych webinarach organizowanych przez Księgarnię Tuliszków. Pięknie Państwu dziękuję. Dziękuję Wam. Dziękujemy bardzo. Polecamy się na przyszłość. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.